Witam Was serdecznie po tej stronie Bullet. Pogramy sobie oczywiście ciąg dalszy Call of Duty Modern Warfare Remastered. Wiem, to była dość trochę już oczekiwana chwila, żeby pokazać Wam następny odcinek z mojej perspektywy, z moim udziałem, z moim komentarzem, co się tam dzieje, chociaż ja raz mówię trochę więcej, raz trochę mniej. Ale moim zdaniem, tak mi się wydaje, że da się ogólnie to wytrzymać. Dobra, jedziemy z tym koksem. Kampania wznawiamy i od razu wciskamy tak. Primary actual point has been compromised. Proceed to secondary extraction south of bridge. Enemy presence? Substantial. It's just too hot, man. But room temperature? Please, a beer should be ice cold. A lager, maybe. Or a glass of water like you drink. And a pint of stout. I'm gonna have to school y'all both when we get back stateside. Yeah, well, either way, we're stopping in London first. And I'm buying. Well, at least the world didn't end. Hit it. Dobra, skoro skończyli rozmawiać, to jestem ciekaw, co ona będzie. A tutaj. O kurde. Od razu jest szybka akcja jakiś. O ja pierdolę, chyba będzie rozpierdol. A to są nasi kurde. O ja pierdolę, to bym się spodziewał. Ja pierdzielę, ja nie chcę ginąć w tak młodym wieku. Nie mam granatów. Ja pierdzielę, co za akcja. Aż się kurde tnie. Ja zaraz ginę pewnie. Ej, ja mogę się chować. Ja przecież, to można było w koła strzelać, ale nie da się niestety. Co to się dzieje, ja się tego ogólnie nie spodziewałem. Zginąłem? No chyba zginąłem. Niestety, ale zginąłem. To są moi. To nie są moi. To na pewno nie są moi. Dobra. Ja myślałem, że będzie dość spokojnie, a to nagle action. Dobra, po nim. O Jezus Maria. Taki wybuch. Musimy akurat powiedzieć w tym momencie. O ja cięty, dobra, do tej pory przeszedłem, a potem mnie zabili. O fuck. Ło. Ja żyję. Proszę zapis. Dziękuję. Dobrze, że jestem w tym miejscu. Dobra,
Ja muszę ten chyba helikopter rozwalić, znaczy nie da rady. Tego przejść. O, będzie ciężko już tym helikopterem. O ja! No przecież mam łapak. Dobra, chyba musimy z tunelu wyjechać. Bo kurde, ciężko go rozwalić. Żeśmy go nie rozwalili. Ja myślałem, że go rozwalę i będę miał to wszystko z głowy. O, fuck. No bez wiary, żeby nie będziemy spadać. A, ja musiałem uciekać. Dobra, no to jeszcze raz. Nie tędy? Dobra, to może do góry. No to idę do góry. Spadaj stąd, bo kurde to się wszystko ogólnie zaraz zawali. Gdzieś RPG leży. Zapewnie i muszę kurde go znaleźć. Oj, 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 się za bardzo wychyliłem. O, to miał RPG. Otknij się, chłopie, otknij się! O, fuck! Mój dostał. Gdzie ten debil, kurde? Go zabiję? Nie dość, że ty na górze, to jeszcze tutaj trzech na dole. To go rozwalił. A, tam jest. Teraz masz wpierdol. Thank you.
Ledwo co przeżyłem. Dobra, bo chyba mnie zabiorą. Się wydaje, że to jest końcówka gry. Nie zapomnijcie o prasie. You are going to be all right, my friend. My naszliście się do was na wszego się brzydych. No chyba jakieś jaja. Ja sobie z Rosjanami walczyłem, ale teraz oni mi pomagają. Bestra, dawaj! My должны доставить его в госпиталь немедленно! Nie no, Price zginął. To nie był czasem jeszcze w dwójce? A był to chyba jakimś wyjaśnieniem musiało być. Was received from the ultra-nationalist party, where rumors of a possible leadership struggle have just begun to surface. In other news, the search for a ship lost in the Bering Strait due to a major storm has been called off. Hot off the heels of Call of Duty 2. Call of Duty Modern Warfare. Bo w końcu żeśmy przeszli tego koda. I czas na następnego, koda, zanim wyjdzie następny kod. A co to będzie, to ja nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Raven. Raven to taka postać z Tekena, jakbyście nie, ten, ogólnie nie wiedzieli. Udział wzięli tyle osób, tyle aktorów, tyle głosów, masę grafików, masę dźwiękowców. Tak by można wymieniać i wymieniać. Binok. Kurde, te litery idą, tylko jak to można przyspieszyć. W? Chyba nie można. Nie, sobie spokojnie przelecą te literki. Pokazać, że całą grę przyszedłem. Co, koniec napisów, czy jeszcze będę? Zobacz, niespodzianka. Hikmon Studio. Wysoki Mon, nie wiem, studio co to jest studio, a Mon to nie wiem co to jest. Jeszcze jest Kerstein Affinity jakiś? Affinity. To jeszcze jakie będą tam? Activision? Zapewnie. Activision to wiadomo, że będzie. Ale nie pokażą go na samym końcu. Czy jest jakaś nerwi, tak się pisze, tak się wymawia. O, jest aktywizm. To idzie. Czu.
Mam nadzieję, że ten remaster ogólnie wam się podobał i czekam też na remastera Call of Duty Modern Warfare 2. I to podejrzewam, że jak będzie, to dopiero za 3 lata. Bo jeśli chodzi o Call of Duty Modern Warfare, to twórcami są ta firma Infinity Ward. Tego się nie da ukryć. A nad tylko pracowali właśnie z Seth Hammer Games. To może Seth Hammer Games by wypuściła remastera właśnie trójki. A też ciekaw jestem, o ile to wyjdzie, ale taki remaster też części to by były nawet dobre, nie? Jak mówili o remasterze ogólnie Modern Warfare, to myślałem, że całą trilogię tym po prostu. A to za dużo roboty mi było, moim zdaniem. No. Ale by mieli roboty, żeby nadążyć, żeby zrobić to wszystko przez te 3 lata. Nawet nie wiem, co by się by robili. To nie bym chcieli odpuścić materiał nowego koda, jaki na którym pewnie teraz pracuję cały czas, bo DLC na pewno mają tam przyszykowane i tak dalej, to jest wszystkie aktualizacje, u nich to sobie ogólnie leży i dopiero będą aktualizowane tam po jakichś tam ogólnie pewnie czasach, to nie? Na pewno. I właśnie jestem ciekaw, ile zajęło właśnie te właśnie ulepszenie trochę właśnie graficznie tego remastera. Nie wiem, czy mieli naprawdę, czy mieli dość dużo roboty, czy też nie. Nie mam zielonego pojęcia, ale podejrzewam, że mieli dość sporo roboty. Dobre digital. I Havok. Havok, to nie ma X, tylko K. No i to koniec napisów. We're going deep and we're going hard. Surely you can't be serious. I'm serious. And don't call me Shirley. You are deep. A to co się tak dzieje? O, na statku. Ale jaja. Nie jest czasem takie przetrwanie, czy co? To by się spodziewał. Okej, ja wezmę sobie z trybunie. Zobaczysto jest. O kurde, ale się pomyliłem. Nie mamy za wiele czasu.
O ja pierdzielę. Staram się jak najszybciej, panowie. Co tu wywołuje? Spokojnie. Bo jesteśmy coraz bliżej celu. A, udało mi się. Kurde, myślałem, że... A, tutaj bomba jeszcze. Co mam z tą bombą zrobić? Kurde, czy to był dobry pomysł? O, chyba muszę skoczyć jednak. Ja mam w ogóle spadochron na sobie. Taki bonusik. Naciśnij Enter, aby powrócić do głównego menu. Gratulacje, udało ci się odblokować tryb zręcznościowy oraz oszustwa. Od tej chwili możesz włączyć oszustwa w menu głównym lub w menu pauzy, by korzystać z nich. W kampanii tryb zręcznościowy dostępny jest dla teraz w menu głównym. Aha, tak jest to. To jest chyba na czas. To pełne. Pełne wyzwanie. Nie przewidzimy, to jest szybkie przechodzenie gry w poprawnej kolejności bez zapisywania. Ach, takie jaja. Dobra, dzięki za uwagę, dzięki w ogóle za tą całą serię. Bardzo miło się w co grało. I oczywiście jak widać był taki mały bonusik, jeśli chodzi o jakąś tam misję w samolocie, była dość naprawdę fajna. I dobra, dzięki za uwagę i trzymajcie się, cześć, pa, hej!